Nie podjęła, widocznie miała podstawy, żeby nie podjąć. Czy musiała się ich słuchać? Od rana coś tu dziamiał. Zawsze dziamiał, ale jak takie argumenty stosują, że tyle procent ludzi jest za zamachem smoleńskim, tyle procent jest za odwrotnie, no to po co takie dyskusje prowadzić, żeby robić dymy, żeby manipulować ludźmi, skoro jak ma coś wyjść, to niech to coś wyjdzie.